W liturgii Kościoła katolickiego Niedziela Palmowa jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na wiosenne święto Paschy. Do dziś w tym dniu powszechnie święci się palmę na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym do miasta. Palma to jednocześnie symbol męczeńskiej śmierci i triumfu Jezusa. W parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach po raz pierwszy zorganizowano konkurs palm wielkanocnych. Święcenie palm to najważniejsza uroczystość Niedzieli Palmowej. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii Kościoła katolickiego w XI wieku. Polskie palmy to wiązanki gałęzi wierzby z pąkami, zwanymi baziami, kotkami, baśkami, bagniątkami lub kocankami. Wierzba w tradycji ludowej od dawna pojmowana była jako nosicielka życia, dlatego tak chętnie wierzbowe gałęzie używane są do wiosennych celebracji życia. Palmy po poświęceniu zgodnie z tradycją zatyka się za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się po mszy świętej. Glinicki konkurs palm połączony był z kiermaszem ozdób wielkanocnych, z którego dochód ze sprzedaży został przekazany na działalność szkolnego koła Caritas. Organizatorami imprezy byli parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Miejski Zespół Szkół nr 3.